Jan. Don't buy here. Why? Have you been to the old area? I walk around the district I already know. Are you staying for long? In a few days I will go to Agra. I'll find you in Agra. You must be bored, Steve. Sit down. Stary prosił, żebyś to przejrzał. W porządku. Sympatyczna dziewczyna. Ale trochę za często widują was razem. Okropnie dziś gorąco. Nie zagaduj. Powinieneś trochę liczyć się z ludźmi. Miła dziewczyna, mam okazję porozmawiać po angielsku. Nie? Niesamowite. Kiedy to? Nie nudź. Och, ja. Ty we mnie wcale nie widzisz kobiet. No nie, nie. Tak nie możesz mówić. Dobra, dobra. Powiedz, jaka ona jest. Kto to jest? Lekarka, okulistka. Pracuje w UNESCO. Rodzina bogata. Tatuś ma fabrykę wełny. Jacht. Mówisz do mnie jak do induski. A co mnie to obchodzi? Fabryka, jacht. A jaka ona jest?
Co wy nie słyszycie, że tu telefon dzwoni i dzwoni? Słyszymy, słyszymy. To dlaczego nie podnosicie? Pilnuj swojej działki, dobrze? Znowu jesteś bez krawata. Ambasador zarządził odprawę na godzinę 11. Wyobraź sobie, że krawat mam. W szufladzie. No to pośpiesz się. Nie wiesz, o co chodzi staremu? Wiem. Pewnie znowu mnie się będzie czepiał. Nie. Twoja sprawa czeka na właściwą porę. Jeszcze dojrzewa. Ja też wiem, o czym będzie dzisiaj mowa. Właśnie. Wszyscy wiedzą poza mną. Widocznie nie jestem godzien zaufania. Witajcie, drodzy towarzysze. Siadajcie. Co tam dzisiaj mamy na rozkładzie? Referujcie, Fedunowicz, proszę bardzo. Chciałbym zwrócić uwagę na wymianę not między rządami Indii, Egiptu i Jugosławii w sprawie spotkania Nehru, Nassera i Tito. Mam nadzieję w najbliższym czasie uzyskać szczegółowe informacje. Koledzy z BRH przygotowują kontrakt z firmą Escort na odstąpienie licencji Ursusa. Do Kalkuty zawinął Bytom po ładunek herbaty. Dalej przygotowujemy nasz udział w kongresie ku czci Rabindranatha Tagore. Przewidujemy wystąpienie kolegi Tokarskiego. Wyekspediowaliśmy do kraju 6 indyjskich stypendystów. Będą studiować w Warszawie i w Krakowie. Wszystko? Tak, to wszystko, towarzyszu ambasadorze. To dopilnujcie tego kontraktu z Escortem. Trzeba to wreszcie doprowadzić do końca. Oni wyrazili zgodę, my zaopiniowaliśmy, poszło do kraju, a tu jakieś telefony. O co jeszcze chodzi? Im chodzi o to, żeby już uruchomić próbną serię. No i? Niemożliwe. Czemu? Bo z formalnego punktu widzenia byłby to chyba zbytek zaufania, nie piekarnia. O ile się dobrze znamy, to powiedzieliście im coś w rodzaju wała. No, nie dosłownie. A dosłownie? Dosłownie założyłem najświeższą koszulę, zawiązałem krawat, zaprosiłem ich handlowego i postawiłem Polską z lodem. Dobra. Proszę o pisemny raport. Zważcie, że to cenny kontrahent. Płaci bez kłopotów. Finalizować, jasne? Tak jest, towarzyszu ambasadorze. Tak. Co to ja chciałem powiedzieć? Czy przypominacie sobie wypadek ambasadora tureckiego, kiedy polował na pawie? Pech chciał, że chłopi zobaczyli zastrzelonego ptaka. Musicie wiedzieć, że paw tutaj jest świętym ptakiem. Przewrócili auto ambasadora, podpalili je. Sprawa dostała się do gazet, wytworzył się taki klimat, że Turek potem musiał prosić o odwołanie. Pewnie zastanawiacie się, po co o tym ględzę. Otóż wczoraj miałem wypadek. Ten idiota Krishan wpakował się na krowę. Na świętą krowę. A czy tu są inne bydlęta? Krishan to histeryk, rozkleił się, potem musiałem sam prowadzić auto. A czy towarzysz minister zabezpieczył się jakoś od strony prawnej? Jasne. Pojechaliśmy do gubernatora prowincji, powiedziałem mu wszystko, komendant policji spisał zeznanie, dał nam ciężarówkę ze eskortą. Co wy tam notujecie, towarzyszko? Ja? To, co mówię, jest ściśle poufne. Tak sobie bazgrze. Wyobraźcie sobie, chłopi czekali. Zagrodzili szosę. Ale policjanci zeskoczyli z wozów, no i w 3 minuty było po wszystkim. Wolałem wam sam to powiedzieć, żeby nie robiono z igły widły. Wnioski. Proszę o ucinanie wszelkich rozmów na ten temat. Kategorycznie. Są pytania? To mieliście, ambasadorze, przygodę. Żeby tylko ten głupi Krishan za dużo nie gadał. Co radzicie? Ja bym go zwolnił. Nie od zaraz, oczywiście. Uszkodził maszynę, jeździ jak wariat, powodów jest dosyć. A ja bym mu odpalił parę rupii. Niech siedzi cicho. Tak. No, pomyślimy. Towarzyszu Karpiński, w tej sprawie nie będzie meldunku do kraju. Naprawa minimalna, sam to pokryje. Tak jest. No, to chyba wszystko, towarzysze. Dziękuję. Tokarski, poczekajcie chwilę. Musiał się zaplątać przy rozdzielaniu porannej poczty. Co was tak dziwi? Otworzyłem przez pomyłkę odruchowo. Przepraszam was. Zazdrosne żony robią to przy pomocy pary. A przyjazd waszej żony akurat byłby bardzo potrzebny.
Pan chyba wie, jaka jest sytuacja. To dajmy na to. Co u ciebie, mój drogi? Chyba winien mi jesteś jakiś list. U nas niestety po staremu, z Antosiem również. Ostatnie naświetlania małą przyniosły poprawę. Lekarz zapewnia, że będzie dobrze, że to tylko na razie. Ale co by nie mówić, nóżka wciąż sprawia wrażenie krótszej. Dzwonił do mnie Jacek, podobno czytelnik chce wznowić tom twoich wierszy. Może byś napisał do niego? Kto tak krzyczy? To żona Kryszana. A co jej jest? Nie wiem. Kryszan się tylko śmieje i szczerzy zęby. To niedobry człowiek, panie radcy. Wujek tam idzie? Tak, ale ty zostań. Ona przyzywa śmierć. Bezdroga, odczyniał, ale ona mówi, że tu jedna śmierć pomoże. Czy to prawda, wujku? Coś ty. Najważniejsze, żeby Kryszan zawiózł ją do szpitala. Ona tam była, wujku, i mieli ją kroić. Ale ona nie chce, żeby ją palili po trochu. Ona woli, żeby od razu cało. Bo gdzie potem będzie szukać siebie do następnych narodzin? Zostań. Kryszan, twoja żona rodzi. Zostaw sam. Ona tak rodzi co miesiąc. Krew z niej jest zepsuta, nie chce zejść i uderzyć do głowy. Ona ma guz, ale jakby kowicąc, nie będzie już mogła rodzić. To o co mi taka żona? Zrozum, ona się męczy. A ja nie. Jeżdżę i dziennie daję chwilę odechnąć. Niech ich zemrze, albo niech wyzdrowie. Bo tak, co ani do życia, ani do roboty. Zostaw sam. Co ma być, to będzie. Świata. Wiesz, co to jest Patepur Sikri? Nie. To bardzo dobrze. Zobaczył. To był skok na cześć szlachetnej pani. 10 rupii. Wiesz, wstrętny jesteś. Wiedziałeś od początku. Dlaczegoś mi nie powiedział? Nie chciałem ci psuć wrażenia. Madame Jumps next time. No, thank you. Please, 10 rupees. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Dlaczego ludzie stąd odeszli? Przecież tu jest tak pięknie.
Popatrz, tu są takie poprzewiązywane kolorowe sznureczki. Nie dotykaj. To błaganie o dziecko. Ty wiesz, że szach tego wielkiego państwa nie mógł mieć potomstwa? Sprowadzali mu najpiękniejsze żony do jego haremu. Próbował rozmaitych sztuczek, czarów. Nic. No i wtedy zwrócił się o pomoc do świętobliwego starca, a ten kazał mu przez 5 tygodni pościć i żyć w samotności. Po czym go nakarmił, sprowadził najulubieńszą żonę i wyobraź sobie, tej nocy poczęła. Wtedy wdzięczny szach spytał, czego starzec sobie życzy, a ten odpowiedział, że najcenniejszą rzeczą jest spokój i cisza. Więc oszalały z wdzięczności szach, przegonił wszystkich ludzi z miasta i sam też odjechał z całym dworem. Bardzo mi się podobasz. Nieprawdopodobna historia. Myślisz? A jednak ten facet, który skakał, był potomkiem świętobliwego starca. Ale naprawdę, dlaczego oni się stąd wynieśli? Widziałaś wodę w sadzawce? Zepsuła się do tego stopnia, że nie nadaje się ani do picia, ani do podlewania. Po prostu nie można tutaj żyć. Umarłe miasto. Z tego tarasu szach przyglądał się zapasom. A tam jak te 2 kopułki, to był jego harem. Chodź. Tam na dole, na posadzce, urządził sobie olbrzymią szachownicę, na której rozgrywał partię żywymi ludźmi. Ty wiesz, że nigdy nie przegrał? Odkąd kazał ściąć głowę jednemu z radżów, który chciał z nim grać jak z równym. Uważaj, to miejsce samobójców. Kobiety, których błagania nie zostały wysłuchane w świątyni, przychodzą tu. A ty wiesz, że ja też się kiedyś chciałam zabić? Byłam wtedy bardzo młoda i bardzo głupia. Ale umrzeć chciałam naprawdę. Chłopak? Tak. Pomogło? Wrócił? Nie pomogło. Nie wrócił. To może lepiej. Dla mnie. Odwieź mnie do domu. Jestem zmęczona, chcę się wykąpać. Gdzie ty mnie przywiozłeś? Do domu, tak jak chciałaś. Dam ci ręcznik, płaszcz kąpielowy. Co się tak patrzysz? Chodź. Proszę. Gdybyś chciała, mógłbym ci namydlić plecy. Jak będę chciała, to zawołam. Mam i pulao, mam i beef curry w lodówce. Nic więcej? No, pan nie uprzedzał, że będziemy mieli gościa. Mam i jeszcze wyborową i polską kiełbasę. A co tam się dzieje? A nic, tam krewni przyjechali ze wsi. Chcieli obejrzeć, jak dobrze mieszkamy tutaj, pan i ja. Oni niczego stąd nie ruszą, a spać mogą na basety. Jest tam dużo miejsca. Dawaj, co masz, dobra. Whisky, gin? A daj sok. Moi synowie i żona. Co tam? Wszystko jest gotowe. No to podawaj. Proszę.
Nigdy mi o nich nie mówiłeś. O kim? Nie pytałaś. A jak miałam zapytać? I kiedy? Czy pan jest żonaty? To zanim wsiadłam do twojego samochodu. Albo jak tu wchodziłam. Jeżeli pan jest żonaty, to nigdy nie przestąpię tego progu. Nie bądź złośliwa. Przepraszam. W ten sposób daleko nie zajdziemy. A jak daleko spodziewasz się zajść? Wiesz, że przed tobą nie było tu żadnej kobiety? Ale przed tobą też kiedyś tam żyłem. Mam żonę i dwóch synów. Nie są tutaj, ponieważ młodszy choruje i wymaga stałej opieki lekarskiej. W kraju ją ma. Moje małżeństwo trwa już 15 lat. No i to ma jakieś tam konsekwencje. Tak jest. I nic na to nie poradzę. Padliście do domu? A może chcesz coś powiedzieć? Tak. Rewanżu. Też żyłam przed tobą i też kochałam. Swojego kuzyna. To był rok 43. Poszedł na ochotnika i zginął. Ja pracowałam wtedy w szpitalu w Melbourne. Ktoś krzyknął, że na dole czeka jakiś wojskowy. Ale tam stał zupełnie obcy mężczyzna. Powiedział, niech pani będzie dzielna, Stanley nie żyje. Gdyby miał odrobinę serca, byłby mi podarował własny guzik, mówiąc, że to od Stanleya. Ale on nie miał za grosz fantazji. Chciał być tylko dobry, wracał do dżungli. Tę noc spędził ze mną. To był mój pierwszy. Wszystko było już dla mnie bez znaczenia. Stanley nie żył i ja nie chciałam żyć. Teraz możesz mnie już odwieźć do domu. Kiedy się zobaczymy? Nie wiem, pojutrze wysyłają nas do Agry. Przyjadę do Agry. Myślałam, że masz mnie już dosyć. Źle myślałaś. Miss Wall staying here? Yes, Sahib, number 111. Is Miss Wall in her room? Let me see. Well, yes, she's in the room. You have a reservation for me? Room 114, third room for Miss Ward. Thank you. Thank you. Thank you. Margit. Ani nie ma. Pojechała autem. Z
tym panem, który ciągle po nią przyjeżdża. Kiedy wróci? Nie wiem, przeważ ze sobą torbę z pościelową. Może będzie tam nocować. No, jesteś. Wiedziałem, że twój stary przygna cię na ten kongres. Tagore, mój resort. To dobrze, bo już się zastanawiam, z kim tu wypić szklaneczkę whisky. Rozumiem. Nie, 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 alkohol to klucz do rozmowy. Lubię mieć słuchacza, szczególnie tu w Azji, w tym obojętnym ludzkim morzu. Czuję się tu znakomicie. Naturalnie. Moje dochody nabierają tu podwójnej wartości. Mogę siedzieć i patrzeć. Tak wszystko zmienia się na lepsze, chociaż... Trzymam zakład, że za 10 lat największa różnica będzie w cenach whisky. Podrożeje oczywiście. Amerykanie wcale nie są zręczniejsi od Anglików. Nawet ich pomoc obraża. Twoi Francuzi nie są lepsi. Nie krępuj się, mów. Poza interesami, sympatią dla prawdziwej kultury, a te mogę znaleźć tylko w kuchni, nic mnie z Francją nie łączy. I ty się nie czujesz Francuzem? No, jestem nim. Jestem, tylko przedtem byłem Austriakiem, a urodziłem się w Tachow. Tachow, gdzie to jest? Dawniej Austria, potem Czechosłowacja, potem Niemcy, dziś znów Czechosłowacja. Moje miejsce urodzenia też zmieniało przynależność państwową. Twoja rodzina żyje? Nikt nie ocalał? Nawet pamięć o nich. Mówisz jeszcze po czesku? Trochę. My jesteśmy zdolni. To jest konieczne, żeby żyć. Już nieźle daję sobie radę z Hindi. Lubię Azję. Tu mnie przynajmniej nikt nie wytyka palcem, że jestem Żydem. A jeśli nienawidzą, to tak jak wszystkich Europejczyków. No, nie przesadzę. No, może i przesadzam. Ale ciebie to ja coś lubię. Więc gdyby cię przycisnęło, to wal do mnie jak w dym. Mój dziadek to mówił tak. No, Moryc, dobra godzina wybiła. Ty mów. Ty proś, byle mądrze, może coś dostaniesz. I dawał czasem 20 halerzy. No. To nie ma się z czego śmiać, to był duży pieniądz. Można było iść do fotoplastyki, obejrzeć wielki świat. A dziś wącham te smrody od Rio do Hongkongu i nie czuję frajdy. Nie ma komu zaimponować. W naszej branży. No... Chodźmy trochę popracować. Thank you. Thank you. How do you do? How are you? It's our great writer popular in your country. Of course. Tagore has fine translations. He's classified among classics. You must know who he is for India if you want to consider yourself cultural. Excellent, excellent. Shri Rabindranath Tagore ki kritiyan manavta ke liye bahumool hain. Inse hamare desh ke sahitya par bahut bada shubh prabhav pada hai. Inse desh ki vichar dhara hi badal gayi hai. Przepraszam cię. Było otwarte. Jan, właśnie przyjechałam z buszu. Robiliśmy przerażającą statystykę. Właściwie czułam wstręt do siebie, że tyle lat przeżyłam w dobrobycie. Dosłownie minęła. Dawno przyjechałeś? Nie przeszkadzam ci? Może na kogoś czekałaś? Nie, skądże.
Najwyżej mogli wpaść koledzy, którzy się ze mną włóczyli po wsiach. Musisz ich poznać, zabawni. Wierzą, że zreformują Indię. Nawet nie wiesz, jak się ucieszyłam. Brakowało mi ciebie. Naprawdę? A jednak nie zdobyłaś się na napisanie listu. Bo tak mnie wychowano. Jeżeli masz napisać list, raczej wyślij depeszę, mniej zrobisz głupstw. Zmieniłaś uczesanie. Zauważyłeś? Musisz być zakochany. Może. Prosiłam cię. Jan, ja cię kocham. Może to już słyszałeś wiele razy, ale ja to mówię po raz pierwszy. Margit. Posłuchaj mnie. Miałam narzeczonego. Wiem, mówiłaś, już zabili go Japończycy. Nic nie wiesz. Poszedł na ochotnika z patrolem, a z nim jeszcze 7. Że nie chcieli być gorsi. I wpadli w zasadzkę. Stanleyowi kazali Japończycy pokazać na mapie, gdzie jest pułk. Odmówił. Wtedy tamtym skrępowali ręce na plecach i kazali patrzeć, co ich czeka. Ze Stanleya zdarli koszulę i przywiązali za nogi do takich dwóch nagiętych, sprężystych drzewek. Rozkołysali to żywe wahadło. Pod nim rozpalili ogień. Piekli go żywcem. Nie powiedział słowa. Stanley nie zdradził, za to tamci, co na to patrzyli, wydali wszystko, jeden przez drugiego. Skąd wiesz? Tamten, który mi przyniósł wiadomość, szukał u mnie rozgrzeszenia. Ale to już wiesz. Margit. To było 13 lat temu. Myślisz, tak dawno? Dawno. Teraz tylko my się liczymy. Nieprawda. Sam wiesz najlepiej, że to nieprawda. Nie mów teraz, żebyś nie żałował. Bo ja cię naprawdę kocham. Wiem, że masz żonę, synów. Będę walczyła, jeżeli uwierzę, że i tobie na tym zależy. Więc zastanów się. Masz czas. Chcę, żebyś wiedział, dlaczego się przed tobą bronię. Czy ty to rozumiesz? Co ty robisz?
Robię dla Krishana. Czy to już wystarczy? Po co? Na hinduski pogrzeb. Czy to ją będzie bolało? Kogo? Żony Krishana. Ona jest całkiem umarła. Dziś wieczorem ją spalą. Krishan bardzo się martwi, że pogrzeb drogo kosztuje. Dobrze z ciebie, chłopak. A wujek wie, że Krishan ma już nową żonę? Coś ty? Słowo daję. Widziałem, jak przymierzała bransolety z umarłym. Mama mówi, że chłop długo bez baby nie wytrzyma. A moja żona jest w Polsce, a jestem sam. Ale wujek ma kangura. Prawda, wujku? Nie, nie ma już kangura. Uciekł. Jest. Daleko. Może wróci. Proszę wróć. A, jesteś nareszcie. Słuchajcie, musimy jakoś załatwić z Krishanem. Może zrobimy składkę na pogrzeb, czy jak? Nie musisz się o niego martwić. Wypłaciłem mu dwumiesięczną odprawę. Jak to? Zwolniliście go? Świetny kierowca. Towarzyszu radco, to był kierowca ambasadora. Miał złą opinię. Nie mamy powodu, żeby się nad nim roztkliwiać. No, ty mnie w to nie mieszajcie. A niby dlaczego nie? Przecież ty umiesz rozmawiać z ludźmi. A chodzi o to, żeby Krishan nie wynosił naszych spraw na zewnątrz. Niech nie rozpowiada, gdzie i z kim jeździł. Po co mają znać nasze kontakty, rozumiesz? Niezupełnie. To po co go zwalniacie? Dziwnie tracisz inteligencję, kiedy trzeba coś załatwić. Ambasador zlecił cię, ażebyś z Krishanem porozmawiał szczerze. Przecież wiesz, że w Indiach każda zabita krowa to świętokradztwo, a my nie chcemy, ażeby na ambasadę padł jakikolwiek cień. Aha, kurierzy przylecieli. Nie zapomnij o sprawozdaniach. No, to i ja już sobie pójdę. Panie Karpiński, było coś ciekawego w depeszach? Nie, nic. Ja już mam taką naturę, że jak już coś rozszyfruję, to od razu zapominam. Ale nic takiego nie było. No, chyba to, że został aresztowany były wiceminister bezpieczeństwa Romkowski i Fejgin z 10 Departamentu. A to znaczy, że nie tylko Rożański był winien. A co jeszcze? Naprawdę nie pamiętam. Niech pan pomyśli. No. Ma być rehabilitacja 18 oficerów. Tych z procesu Tatara Mossora, Kirchmajera, niewinnie skazanych. I rozstrzelanych. Będzie poruszenie w narodzie. Właśnie. I komu to potrzebne? Tamtych nie wskrzeszą, a i nam nie będzie lżej. A sprawiedliwość? Czy pan nie rozumie, że jeżeli nie można im przywrócić życia, to przynajmniej trzeba ich oczyścić z hańby? Ale ja jestem prosty szyfrant. Zabrali mnie z wojska, wyslali tutaj, robię swoje. Tak, tak, oczywiście. Jedno mi się widzi, panie radco, że wszystko, co czytamy, choć na oko jest całkiem jasne, w rzeczywistości też jest szyfrem. I dopiero może nasze dzieci odczytają to, jak należy. No, idę do swojej nory. Słyszałeś głos prostego człowieka. On musi mieć do władzy zaufanie. A tu się robi wszystko, żeby poderwać szacunek. Uważasz, że o wszystkim powinniśmy zapomnieć? Nie, nie. Ale chcę bodaj paru lat ładu i spokoju po tym wszystkim, co przeszliśmy w czasie wojny i później. Za jaką cenę? Ludzie zapytają, a co z tymi, którzy okazali się oprawcami, a ci, którzy wyparli się ich i przyklasnęli fałszywym wyrokom. Widzisz, znam takich, którzy żyli jak święci, chociaż wiedzieli, co znajduje się w tej ostatniej komnacie. A udawali, że jej wcale nie ma. Sądzili, że tak trzeba. Co z nimi teraz będzie? Ty się boisz? Tak. Boję się porachunków. Ślepych porachunków. W końcu jesteśmy daleko. To może przyjść nawet tutaj. Zasiądziemy wspólnie, żeby wyznaczyć winnego spośród nas. Nie, nie, nie. To tak źle nie będzie. Trzeba... Z kurierami trzeba pogadać. Nie uważasz? W Warszawie wiadomo. Ludzie pracują, zarabiają, bawią się. Nie odczuwa się specjalnie braków. Może trochę za niskie zarobki, ale kiedy człowiek nie chciałby mieć więcej forsy? A jak nastroje? O, raczej dobre. Dyscyplina może nieco zmalała.
Ludzie już tak nie wierzą jak przedtem. Wie pan przecież, panie radco, jaki jest nasz narodek. Potrzebuje bata. No, ostatnio nasza władza nieco popuściła cugni. Chce się przypodobać, czy jak? Ludzie mówią, że będą przesunięcia na stanowiskach, nawet w rządzie. Ale w jakim kierunku? Powiedz. Tak to nazywają. Ale co to w praktyce ma znaczyć? A co z rehabilitacją? Dużo ludzi zwolniono? No, może rzeczywiście u nas czasem zbyt pośpieszono się z uznaniem kogoś za wroga, ale trzeba pamiętać, jaka była sytuacja. Jak wrócicie do kraju, możecie zastać zmiany. Być może. No, na nas już czas. Chcemy jeszcze skoczyć na stare Deli. Dziękuję za gazety. Drobiazg. Dziękuję. Dla pana, panie radco, zawsze przywieziemy. Drogi Janku, żałuj, że cię tu nie ma. Tyle się teraz u nas dzieje. Zapanował nastrój podniecenia i napięcia. Nagle wszyscy wierzą, że będą zmiany. Nie, nie takie jak myślisz. Nie idea zawiniła, tylko małość ludzi, którzy nauczyli się słuchać dyktatu. Pamiętasz Tadeusza Maślińskiego? Dziwiliśmy się, dlaczego został aresztowany. Oficer sztabu, czysty, niezauroczony władzą. Poszedł jak kamień w wodę. Po 2 latach wypłynął na procesie Tatara Mosora Kirchmajera. Oskarżony o zdradę. Przed sądem milczał. Skazany na degradację i karę śmierci. Odłożyli wykonanie wyroku, bo miał być użyty jako świadek w dalszych procesach. Teraz wypuszczony, niewinny. Co dnia wyłażą nowe dowody bezprawia i głupoty. Szkoda, że ciebie z nami nie ma. Idzie gorący czas. Pamiętaj o nas. Cześć, chłopaki. Słuchać mamy, to będę na was czekał ze słoniem na lotnisku, dobrze? Już dawno jest podany. Ja proszę, przypominam, a Sab śpi. Nie śpi. Sab odszedł tak daleko, że ja się bałem. U nas na wsi jednemu babu zachorował syn na studiach w Kalkucie, jak mieszkał. Ten babu też wyszedł z siebie. Siedział jak martwy. Ciało tu, dusza tam. Można było go kopać, przekuć igwą. A on nic. A potem przyszedł do siebie. Płacze. Mówi, syn mu umarł. A na drugi dzień przyszedł telegram. Idź już. Proszę do stołu. Proszę jeść, bo idź już, wszystko idź. Będzie idź. No to mówcie, Tokarski, co słychać? Jakie nowiny? Nic szczególnego. Martwa pogoda. Nic? Nic nie macie do powiedzenia na pewno? No może jednak coś wygrzebiecie? Chyba, że sprawa rehabilitacji rozstrzelanych oficerów. A skąd już o tym wiecie? Przecież to ściśle poufne. No, dziennikarzy Nagar mi powiedział. Jutro będzie o tym trąbił cały świat. To jest dopiero początek. Tak?
Tak macie odwagę myśleć? No to schowajcie te nadzieje dla siebie. Władza zawsze wymaga ofiar. Rządzenie nie jest zabawą towarzyską, tylko gwałtem. Co by się o tym nie mówiło? Jeśli oczywiście chce się coś zrobić. Nie lubię tych, co wtykają nos za tylną ścianę i potem żalą się, że im śmierdzi. Musi. Rozmawialiście z Krishanem? Nie, nie, jeszcze nie. Nie, no to na co czekacie? O wszystkim ja mam pamiętać? Krishan! Krishan! Co ci jest? Nie cap. Ja już nie pracuję w ambasadzie. Ja myślę. Ja wiem. Coś ty stracił. Bardzo ci współczujemy. Ona odeszła, bo chciała. Kazała się ożenić ze swoją siostrą, bo one są bedne. Nie ma na drugi posag. Tylko gdzie ja teraz znajdę pracę? Miałeś straty związane z pogrzebem. My ciebie bardzo cenimy. Mam ci przekazać pieniądze. Setka? Sam. Mam jedno pytanie. Jeżeli zostanę wezwany przed sąd, czy sam zezna? Jako świadek? A ja wtedy z tobą nie byłem. Ja tylko proszę, żeby sam zechciał poświadczyć, kto podawał mi 100 rupii. Nie rozumiem. Jeżeli ambasador myśli, że jestem głupi i byle czym dam się zatkać, głupi się mylę. Co się z tobą dzieje, Krisza? Sam. Rośnie głowę kłamstwa, choćbym nie otwierał ust. Niech mu pan to powie. Co, on jest chory? On jest słaby. On palił. Niech mu Sap wybaczy. On jest pełen smutku. Musi się wyspać. Mam do ciebie prośbę, Tukacki. Dużo bierzesz whisky w tym miesiącu u bukty? Nie, mam dosyć. Mógłbyśmy wziąć ze 2 tuziny? Albo co ci tam będę głowę zawracał? Podpisz certyfikaty. Za ty przyjęcie urządzasz? Ambasador wyjeżdża. Ty pewnie też. To całe obowiązki reprezentacyjne spadną na mnie i na moją żonę. Halo, Tokarski. To ja, Supreme. Przepraszam najmocniej, że tak w pracy dzwonię, ale ta pani jest u nas. Może zatrzymać ją, czy robisz herbatę? Zatrzymaj i zrób herbatę. To bardzo miło mi poinformować pana o tym. To mi obowiązek. Dobra, już jadę, już jadę. Ty, ale jeszcze numer legitymacji. A, czekaj. 2180. Milady is here. Okay. Madam, piję herbatę, proszę pana. Ci dostanę na dinner, będzie coś kupić dobrego. A może coś kup, co? Ile ci zostaje? Nie, nie, to ja kupię swoich. To jest prawdziwa lady, proszę pana. Strasznie dawno cię nie widziałam. Jak profesor powiedział, że jedzie do Delhi. Jesteś Margit. Margit.
everything will be fine, I think. Thank you. Goodbye. Goodbye. I go with you. So we meet on the conference next week. But please don't forget about this prospect. Thank you very much. Thank you. Co on taki content? Mój drogi człowiek zawsze jest content, jeżeli traktuje się go z atencją. Niezależnie od tego, co i jak da się dla niego potem załatwić. Uprzedziliście mnie w porę, że wejdzie w życie zakaz transferu rupii. Zlekceważyłem, liczyłem na dyplomatyczne przywileje i zaspałem sprawę. A mamy jechać z ministrem handlu na Ceylon. No, chciałbym się czuć swobodnie. Rozumiecie? Proszę bardzo, siadajcie. Nie macie tam kogoś, co mógłby przerzucić trochę rupii do Colombo, wymienić na funty? No oczywiście za godziwą opłatą. Może mecenas Chandra, jeden z moich znajomych, korzystał z jego usług. A co on ma wspólnego z Ceylonem? Nie wiem, ale to człowiek dyskretny. Wie pan, że takie interesy załatwia się w cztery oczy. A może lepiej niech pan się zwróci do Fedunowicza. A skąd wiecie, że nie pytałem? Nie pytałem i nie zapytam. On jest za gładki, za usłużny. Przy nim można takiego byka strzelić, że potem tylko zwijać manatki na emeryturę. Ja nawet was lubię, Tokarski. Może czasem jestem przykry, no ale pamiętajcie, że jestem tu na prawach kapitana statku. Ambasada to taki mały statek na obcych, niebezpiecznych wodach, prawda? Tylko że jak się wysiądzie, to zapewniam pana ambasadorze, człowiek nie utonie. Bardzo łatwo zmacać grunt pod nogami. Co powiedzieliście? Uważacie, że w każdej chwili można wysiąść? Czy mam zostawić telefon mecenasa Chandry? Obejdzie się. Albo... Nie. Zostawcie w sekretariacie. Wujku, poczekaj! Wujku, zabierz mnie ze sobą! A gdzie chcesz jechać? Wszystko jedno, tam gdzie ty. Ja jadę bardzo daleko. Powiedziałbym ci, ale boję się, że mnie zdradzisz. Nie zdradzę, słowo. Na lody. Wujku, ty zawsze żartujesz. Bałem się, że może nie będziesz chciał. Dzień
dobry, Krisa. O, przyszedł pan zobaczyć? Widzę, że dobrze ci się powodzi. Ambasador też tu był. Wiedziałem, czego mi życzy, ale mam po brzesz. Ryzykujesz. Musisz puszczać te kierownice? Za to od koło płacą. W końcu wszyscy mają nadzieję, że zobaczą, jak skręcam kark. Niedobrze, Krisza. Nerwy? Chyba tak. Boisz się? To przychodzi potem, kiedy już jestem na dole. Mówię wtedy dość. Ostatni raz. Zgarnę forsy i żegnę dyrekcji tych starych złodziei. A motocykl przerok na rykszy i też swoje zarobisz. Zdrowa myśl. Michaś, kup ciastek albo orzeszku. Tylko wybierz dobre. Krisza, powiedz mi, jak było naprawdę z ambasadorem. Tylko prędko, zanim mały wróci. Jechaliśmy do utra, prawisz. Stary siedział za kierownicą, ciągnął ponad 80 mil. Niespodziewany relat dla króla. Ambasador dodał gazy, trzeba ją wyminąć. I wtedy wyskoczył ten chłopak. Chłopak? Chłopak. Chciałem przygnać. Poczęliśmy zadnie nogi krowy. Sypnęło szkło. Chłopak stuknął głową i rzucił go jak kota. Biegał do niego, leżał skręcony w rowie. Nie już! Krzyknął ambasador. Do wozu! Odpoło biegli chłopak z motykami i dągami. Ambasador kazał mi prowadzić. Potem powiedział: Krishan, ty powodziłeś, ja cię zapłacę. Tylko milcz i słuchaj mnie. Wtedy bałem się go i zgodziłem się. Podpisałem wszystko, co mnie rozkazał. And now our ride of Krishan, blood-freezing motorcycle evolutions. Only here, performance for cold-blooded people. Believe me, that's the best way of spending time. If you'll see it, you'll be satisfied and feel better. Step right in, to the barrel of death. Get in, you're welcome. Get in, it's very interesting performance. Get in, I think you'll be satisfied. Zostaniesz u mnie? Czy to będzie rozsądne? Szkoda, że nie jesteśmy Indusami. Mówiłyśmy wtedy zwalić wszystko na przeznaczenie. Chcę, żebyś została. Ja też. Tylko żebyś nie miał przykrości. Czy to się da ukryć? O ile znam ludzi, raczej nie. Po prostu człowiek będzie przyzwyczaić do twojej obecności u mnie. No, o czym ty mówisz, Jan? Życzliwi koledzy doniosą do Polski i zacznie się. Nie, nie powinieneś niczego zmieniać. W służbie możesz płacić za milczenie. Przyznaj się, że już to zrobiłaś. Kucharz cię nazwał prawdziwą damą. Dam mu dwie rupie za wniesienie walizki. Patrz, opida robi za otwarcie furtki. Teraz wszystko rozumiem. Weszłaś tu jak księżniczka. Źle zrobiłam. Zaczynamy wojnę i tylko na siebie możemy liczyć. Spróbuj. Kokalibra. Ojciec tak przyrządzał kokę u nas w Melbourne. Jedyny napój z alkoholem, który mi smakował. A z polską wyborową też smakuje. Kiedyś spróbujemy. Musisz mi dużo opowiadać o Polsce. Jak wyjeżdżałam z Australii, wszystko było inaczej. Myślałam, że nie wytrwam poza domem miesiąca. Brakuje ci Australii? Nie. Nie można tak powiedzieć. Ja znam zaledwie parę miejsc, z którymi się zżyłam. To przecież cały kontynent. Będziemy go razem odkrywać. Jeżeli zechcesz. Ty wiesz, ile ja mam lat? Wiem. Thank you.
Johnson. Nareszcie jest czym oddychać. Nareszcie jesteśmy razem. Tokarski, chodźcie no tutaj. Chodzicie, Tokarski, na rozmówki z Krysianem? Zlecił wam to ktoś? Pan też chodzi, ambasadorze, to jest cyrk. Miejcie odwagę, powiedzcie, prosto w oczy. Co? Wy mi nie próbujcie, Tokarski, skakać na plecy.
Usadzają mnie takich jak wy. O co wam chodzi, towarzyszu ambasadorze? Nie bądźcie policjantem, pana Boga. Możecie kiedyś tego gorzko żałować. Nie rozumiem. Jeśli was w porę zatrzymałem, to podziękujcie. Wiecie, trzymajcie przy sobie. Jestem panu jeszcze do czegoś potrzebny? Idźcie do diabła. Tokarski, o co wy mnie podejrzewacie? Oj, Tokarski, Tokarski. Przecież to był wypadek. Zwyczajny wypadek. Każdemu się może przydarzyć. Wujku, ja z wujkiem pojadę. Będę pilnował auta. Gadał, to cię więcej nie wezmę. Czego tak paprasz? Ja tylko powiedziałem o sztukach Kryszana. A coś tam pokazywał ambasadorowi? On leciał jak strzała. Nic nie mówiłeś o tym wypadku z krową? Z jaką krową? Jedziemy do cyrku? Tak. In the poster, we have a new case. Kishan got killed 2 days ago. How did it happen? Who can tell? And you've already got a new rider? We pay good money, but an accident attracts the audience. We have not been so successful for a long time. It was troubled with his wife. She threw herself on the stage. She wanted to be burnt alive. When people tried to drag her away, she bit and kicked just to have a camera. Where is she? Well, I don't know. This young gentleman promised to get her a place in the House of Dancers. Hello, Agra? Słucham. Chciałem mówić z dr Ward. Dr Ward wyjechała w teren. Kiedy wraca? Nie wiemy. Nie zostawiła dla mnie wiadomości. To mówi Tokarski z polskiej ambasady w Delhi. Niestety nie. Dziękuję. Dobrze, że jesteś. Dzwoniłem, bo mam coś dla ciebie. Ważne nowiny. No to gadaj. Dobrze, ale potem. Wszystko będzie i nowiny będą i skromna kolacyjka kawalerska. Oho. A tego jeszcze nie piłeś. No, lej. Co to jest? A spróbuj. No. Nie? Dobre to jest. A no widzisz. Nelson wymyślił z razy, a ja... To jest mój wynalazek. No. Ale teraz zagadka dla ciebie, Jan. Trząsł waszym biurem politycznym, robił co chciał, po 20 zjeździe zrozumiał swój błąd, złożył samokrytykę, pokajał się przed towarzyszami, a mimo to poszedł w odstawkę. No, to to jest? No, co mam liczyć czas? Berman! Jakub Berman! Berman poszedł w odstawkę. Zdjęli go i z urzędu wicepremiera, i z biura politycznego. Biuro podjęło uchwałę o jego błędach i wypaczeniach. No i co ty na to? Trochę orientowałem się w sytuacji. Ale to jeszcze nie wszystko, Jan. Wasz Sejm uchwalił ustawę o amnestii. I tu już nie chodzi o rehabilitację kilkunastu oficerów. Tu już chodzi o tysiące, rozumiesz?
Jeżeli waszą przyszłością będą zajmować i o niej decydować ci, którzy nie dadzą się kupić, to możecie ruszyć naprzód. Bóg zapłać za dobre słowo. Ty wiesz pierwszy, jak karty są rozdane. U was w ambasadzie dowiedzą się o tym dopiero jutro rano z gazet. A za 3 dni dostaniecie urzędową szyfrówkę i dopiero zobaczysz, jak twój banach zacznie się ustawiać, przekładać żagle na nowy wiatr. To ważna wiadomość. Deklaracja Tito, Nassera i Neru na wyspie Brioni. Naturalnie u nas kolejność zmienimy. Pierwszy pójdzie Neru. Misiu Naga, tak. Prosi pana do telefonu Hindustan Time. Już idę. Powodzeń na wydarzenia. Dobrze być choć depeszowcem. No dzięki stokrotne. Nie będę ci więcej przeszkadzał. Gwałt nade mną całe życie. Krzyk nade mną. Świat się pali. Ale ja wiem, co się pędzi. No ja... Wykorzystaj te paru godzin na przewagę i pamiętaj, tu masz człowieka, Jan, tu masz człowieka. Właśnie, stary. Słyszałeś? Pewne. Podał Londyn. Tak. Jan, dobrze, żeś przyszedł. Chyba to nie jest czystka. Jak myślisz? Ostatecznie inni też byli u steru za Stalina. Ale przynajmniej zachowali człowieczeństwo, jeżeli chcą zmiany. Kawa? Tak. Siadaj, proszę. Ja rozumiem, że każdy rząd może znaleźć się w położeniu, kiedy musi uciec się do gwałtu, ale gwałt nie może być jedynym sposobem rządzenia. O czym ty mówisz, kochany? Po czyjej właściwie stronie jesteś? Czy nie za blisko kapitalistów? Ja? Raczej ty. Kraju było ci mało, więc wyskoczyłeś za granicę. Żeby złapać trochę dewiz. A może przy okazji zrobić parę drobnych interesów na boku. Nie rozumiem, do czego zmierzasz. Rozumiesz. Doskonale rozumiesz. Zmiany będą. Tępaki muszą odejść. To się dopiero zaczęło. Nasz ambasador też. A, nie śpiesz się, Jasiu, z potępieniem. Masz zamiar przetrzymać ambasadora, a więc i mnie. Poeto. Nie kłóćcie się, panowie. W końcu jesteśmy przecież jednego zdania, prawda? Nie wszyscy. Nie przeszkadzam. Uzgadniajcie sami. Poniosło cię. Też sobie znalazłeś powiernika. Boi się własną skórę. A ja o ciebie. Ty wiesz? Wiesz, jak ludzie kochają mówić źle o drugich? Ba. Nawet ja. Ty? Ja? Nie. Za długo się znamy. Nie licz na nic. Ja chcę żyć spokojnie. Znam nie jedno. Wiesz, ile przeszłam w czasie wojny. Uciekłam za Bóg, ale los dogonił mnie i zawrócił w przeciwną stronę. Góry Harcu. Tam, w jakimś miasteczku, kupił mnie Niemiec. Piękny jak Apollo, Alfons. Puffy Soldaten. Wiesz, co to jest? Sołdackie, cuchnące wodą mordy. Rozwrzeszczana horda, ustawiająca się karnie w kolejkę. Do końca świata będą mi się śniły. Skrzypiące łóżka. Następny. Przerażające. Przerażające, jak człowiek kocha życie. Płaci za każdą chwilę, za każdy dzień oddzielnie. Ja chciałam przeżyć. Przeżyłam, wróciłam.
Dostałam pracę w prokuraturze. Mówi się, że w prokuraturze powinni pracować ludzie, którzy wiedzą wszystko. Ja wiedziałam wszystko. Nie patrz tak na mnie. Nie patrz. Moja droga. Przyszedłem do ciebie, bo chciałem być wśród swoich, wśród Polaków. Zdawało mi się, że kiedy w kraju dzieją się takie rzeczy, powinniśmy być razem. Ale i to okazało się niemożliwe. Jan. Idź. Jeszcze nikt nie widzi, jak płaczę. Idź już. Chciałem mówić z dr Ward. Dr Ward wyjechała z Agry. Połączę pana z profesorem. Dziękuję. Wiem, że pan już dzwonił parokrotnie, ale miss Margit przeprowadza badania z doktorem Connolly w okolicznych wioskach. Trudno określić dokładniej, bo nagłe ulewy potrafią w parę minut rozmyć drogi. Może coś przekazać, jak wróci? Nie, nie. Dziękuję. Excuse me, where is professor? Over there. Thank you. Nie ma pan szczęścia. Doktor Ward tkwi w samym ognisku epidemii. Zdaje się, że znajdziemy jeszcze jedną przyczynę rozszerzania się choroby. Klasyczną. Pył kwarcowy. A to bardzo daleko? No, około 100 kilometrów. Można tam dojechać parę godzin albo wcale. Ale swoim wozem nawet niech pan nie próbuje. Doktorze, strasznie chciałbym się tam dostać. Ma pan czas? To niech pan się ze mną zabierze. Mogę pana zabrać. Jutro jedziemy tam naszą Mahindrą. Wspaniale! Pan jest emigrantem, czy stamtąd? Stamtąd. Powiem panu, jeszcze pół roku tutaj i zwariuję, albo zostanę komunistą. Tutaj trzeba dawać jak najwięcej, bez rachunku. Inaczej nasze leczenie będzie bełtaniem wody w potoku, zabawą w filantropie. Pan jest prawdziwym entuzjastą, profesorze. Ja? Myślę, że zrozumiałem. Daremny bohaterski trud świętych, którzy chcą nawracać grzeszników. Długo jest pan w Indiach? Podpisałem kontrakt na rok. Mało kto w lecznictwie dłużej wytrzymuje. Zaczyna się buntować. Potem przychodzi pragnienie ucieczki i dezercja. A myśli pan, że miss Ward długo wytrzyma? O, Margit jest lekarzem z powołania. Poza tym jest Australijką. To jakby inna rasa. Zachowali twardość pionierów. Miss Ward. O, więc jednak mnie pan odgrzebał z piachu. Daj nam coś pić.
bo będziesz nas miała na sumieniu. Mam tylko herbatę w termosie. Dawaj choć i herbatę, a marzyłem o whisky z lodem. Skąd tutaj lód? Hello, Margit. Jan. Nie mogłem się doczekać. No gdzież ta herbata? Chodź. Telefonowałem. Nigdy cię nie było. Dostałaś moje listy, depesze? Dostałam. No więc? No więc co się stało? Dziecko. Nie chciałam cię w to mieszać. Margit, przecież jesteśmy razem. I bardzo mi z tym ciężko, Jan. Jesteśmy razem. Margit! Pójść, widzą nas. Niech widzą. Zrozum mnie. Przez prawie 2 miesiące żyłam tym, że będę miała dziecko. Dopiero 3 dni okazało się, że się myliłam. Uciekłam, bo nie chciałam, żebyś pomyślał, że dzieckiem chcę ciebie związać. Nie mów tak, proszę cię. Dni mijały, a ja liczyłam je ze zgrozą. Chciałam zachować pozory, że nic się nie dzieje. Rozumiesz mnie? Tak. Rozumiem doskonale. Margit! Profesor wzywa. Zazdrośnik? A dlaczego nie? Nie przywiązuje się do ciebie. Tym bardziej boję się o naszą przyszłość. Margit, ja przed rozwodem nie mam prawa zaczynać tej rozmowy. Może po powrocie do Polski dostanę rozwód, ale mogą mnie nie wypuścić z kraju. Słuchaj, czy ty byś się zdecydowała, żeby przyjechać do mnie? Zostać może na długo. Przecież będę z tobą. Mam zawód, umiem pracować. Margit, kochana moja. Margit. Margit. Niech dzwoni. Kochana moja. Niech dzwoni. Kochana. Słucham, Tokarski. Ja? Przyjeżdżaj natychmiast. I to takie depesze, że mi parzą palce. Już powinieneś tu być. Powiedz w 2 słowach. Rozruchy w Poznaniu. Nadają wszystkie zachodnie agencje. I doszło do walk ulicznych. Już jadę. Muszę jechać. Zaczekam. Nie, nie. Wiesz, ja chyba wrócę późno. Coś złego? Tak. Rozruchy w Polsce. Dzwonił do mnie szef Agence France Press. Jadę z tobą. Nie, kochanie, zostań. Przepraszam cię. Przepraszam. Będę czekała. Cairo, in connection with abduction of the leading personalities of Algiers Liberating Front, the sharp letter of the King of Jordan received with the best opinion Prime Minister Nehru and President Tito. Warsaw, the raves which erupted in the morning in Poland get aggravated. Streets fightings go on in Poznań. People have been killed and injured. Czy twoi Polacy powariowali? Mogą sobie demonstrować, ale po co zaraz strzelać, rozbijać więzienie? Mów, co się stało? No co się stało? Co się stało? To się nie stało, to się dzieje. Ja wiem, ty powiesz, że to prowokacja, że to agentura, że spisek... Boris, słuchaj, ja mam rodzinę w Poznaniu, rozumiesz? Dobrze, słuchaj. Zaczęło się od Cegielskiego. Wysłali delegację do Warszawy, potem wyszli na ulicę. Przed Urzędem Bezpieczeństwa posypały się strzały. A kto strzelił pierwszy, nie wiadomo. No ale tłum już nie popuścił. Zaczęli rozbijać komisariaty milicji, przewracać tramwaje, budować barykady. I potem wjechały czołgi. Jedni mówią, że kilkudziesięciu, a inni, że
kilkuset zabitych. Rząd opanował sytuację? Opanował, tak to się mówi. W mieście wciąż słychać strzały, zresztą czytaj, masz. Czytaj. Mr. Nagar, prosi pana do telefonu Hindustani Standard. No, pchałem się tam jak do lepego. Nagar musi wiedzieć i Nagar wie. Masz, czytaj, wszystko. Teraz cały świat nadstawia ucha. Co w Polsce? I phone to Paris. Yes. I can. Co, kolego? Ciężko. Jan to musiał przyjść. Ja też co dnia nasłuchuję, co się dzieje u nas w Budapeszcie. Rozumiem was. Tylko za te wszystkie bezprawia i nadużycia władzy wystarczyłoby winnych pod sąd, a nie wymachiwać szabelką. Święto wojny przeciw socjalizmowi robić. No na razie nic takiego nie ma, ale Zachód podniesie gwałt, to murowany. Zobaczysz, jutro was będą pouczać. Tak. Wszystko teraz zależy od tego, jak zachowają się Polacy. A ja wam mówię, że najważniejsze, co zrobi Zachód. Może tak namącić, tak nakręcić, taką stworzyć sytuację, że jedna ze stron zacznie się śpieszyć i wtedy będzie źle. No, ale czego się napijecie? Mr. Nagar, co? Znowu pana proszę do telefonu. No, co za czas, ale rozgośćcie się. Jedno wydarzenie goni drugie, ale to jest życie. Rozgośćcie się. Widzisz, Tokarski? Dla was dramat, a dla innych karta w rozgrywce. Cieszy się. Szlak by go trafił. O nas. Cześć, chłopaki. Słuchać mamy, to będę na was czekał ze słoniem na lotnisku, dobrze? Good morning, ladies and gentlemen. 6 o'clock, Daily Radio. This morning news opens with information from abroad. London by BBC. Yesterday, the Vice Minister of Foreign Affairs, John Fitzgerald, held a meeting
with political representatives, members of NATO countries. Warsaw by UPI. Tension maintains in Poznań, tanks patrol the streets. Polish Prime Minister delivered a speech in which he said that every single hand raised against the people's authority will be chopped off. Proszę towarzyszy, gazety wypisują o Polsce niestworzone rzeczy. Ale trzeba widzieć, co jest prawdą, a co jest imperialistyczną propagandą. To, co się stało w Poznaniu, już się nie odstanie. No ale teraz w kraju panuje spokój. W setkach zakładów pracy, na masówkach, zebraniach potępiono sprowokowane antysocjalistyczne wystąpienia. Depesze, jakie otrzymałem z Warszawy, nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Workers' demonstrations in Poznań were suppressed with bloodshed. More than 200 people were killed and several hundred were injured. The horrible situation in Poznań hospitals is... Proszę, towarzyszy. Sytuacja międzynarodowa może nas wepchnąć. Ja bardzo proszę o unikanie niepotrzebnych zwierzeń. Im dalej teraz od Amerykanów, tym lepiej. Natomiast nakazuję, żebyśmy spotykali się z dyplomatami naszego obozu. Oni będą szukali u nas potwierdzenia albo zaprzeczenia. No ale i tu bądźcie rozsądni. Nie dostarczajcie dowodów, że u nas coś pęka. To, co mówię, jest ściśle poufne. Chciałem pana uprzedzić, że wieczorem będę w Agence France Presse. Chcę wiedzieć. Ja też chciałbym wiedzieć. Ja w sprawie tych papieżysków można? Wejdź. Bo przecie pan radca nie ma już się gdzie ruszyć. No to zabierajcie. I te zbiórka też można. A, ja wiem, że urzędnik to nie może bez papieżysków. Ale pan radca, dawniejszy wojskowy, i po co to panu? Ja też niby tak myślałem przejściowo, a tymczasem przetrzymałem niejednego z tych wielkich. Oni pospadali z tych swoich wysokich stołów, a ja nic, siedzę, robię swoje, przynajmniej nie mam się czego wstydzić. Śmieci zbieram. Myście sobie nie kropnęli, co? Ja co? No, mogę się przyznać. Nie, tutaj wszyscy mają pełne gęby wielkich słów. Walczą socjalizm, a tak delikatnie, z wygodami. A ja tą ręką zabiłem czterech faszystów, tak. Jeden Hiszpan, jak mu zawiązywałem oczy, to napluł na mnie. No to rozumiem, to był wróg. Ale ja choć zabijałem, to mam ręce czyste. Chodzę teraz po ambasadzie i przyglądam się towarzyszom. Czują zmianę. I każdy tak kombinuje, jakby się to ustawić. Ludzka rzecz. Może i ludzka. Ale ja cokolwiek robię, to nie dla pełnej miski. Ja bym mi dziś jeszcze krwi nie żałował, jakby było trzeba. Macie rację, ja też tak myślę. Chyba takich jak my jest wielu. To dlaczego takim trudno się zmówić i wygnieść te wszy, co nas oblezły? Ha. Całe życie myślałem, że jedna partia. Szkoda gadać. Bo to nieważne, czy ja, czy pan, czy nawet ambasador. Polska jest ważna. O, no nie, panie radco? O, tu jakaś buteleczka się poniewiera. No wyrzućcie. Jak to wyrzućcie? Broń Boże, to już lepiej wezmę ze sobą. Wyrzućcie. Czemu się nie położyłaś? Depesza, Jan. Co tam? Nie wiem. To po polsku. Jesteśmy zdrowi. Nie martw się, kochany. Już spokój. Ilona. Wszystko w porządku. No to już jesteś spokojny. Nie zostaniesz? Jak chcesz. Jakieś światło, ktoś stoi pod oknem. Ach, czokidar. Patrzę, czy ciągle jeszcze musi udawać, że pilnuje domu.
Odwieziesz mnie później. Nie. Nie, Mary. Muszę cię mieć przy sobie. Jak się obudzę, jak otworzę oczy, muszę wiedzieć, że jesteś. Macie coś nowego? Zakończyło się 7 plenum KC. 9 dni trwało. To prawda, że Gomułkę przywrócili w prawach członka partii? Podobno macie komunikat. Podali, tak. 2 stroniczki zapisałem. Ale niech pan tu czyta. Tego nie wolno mi z rąk wypuścić. No i co pan na to? Diabli wiedzą, co się za tym kryje. Przez mowa biura z Gomułką to chyba koniec prawicowego odchylenia. Ma pan rację. Nie jeden dzierży morda robi w portki. Wolna Europa mówiła o dezerterach z placówek. Wymienili 3 nazwiska z Nowego Jorku i z Bangkoku. Ciekawym, czy i u nas ktoś nie wyskoczy. A pan? Ma pan żonę, dziecko, dobry zawód. Tak. CIA przyjmie pana z otwartymi ramionami. Tak, tak, tylko trzeba, żebym i ja chciał. Tak. Ale ja się tam na socjalizm, wie pan, nie obrażam. Już parę ładnych lat jeżdżę poza granicy i jedno panu powiem. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wie pan, tylko przykro patrzeć, że w takiej chwili jak teraz niejednemu ta nasza Polska u dupy wisi. Skąd pan wie, że mnie nie? A ja wiem. Ja w ogóle dla pana radcy nie mam słów i to nie tylko dlatego, że pan mego Michasia... A, lubię go, wesoły, mądry chłopak. Ha, tak, tylko że ostatnio mu się duchy zwidują. No, ciemy tak, na boczku. No, mnie nie musicie się krępować. Mówiliśmy o duchach. Żyjemy w takich czasach, że zręczniej jest mówić o duchach niż o polityce. O czym? O zwidzeniach Michasia. On widział zmarłą żonę Krishana. Głupstwami się zajmujecie. Dajcie już raz nieboszczykom spokój, Tokarski, i przestańcie innym w pracy przeszkadzać. Jest coś nowego? Nie. Nic. Co oni sobie myślą, no? Wszystkiego mamy się od wrogów dowiadywać, co? Nastawiasz tylko tyłek i patrzeć, kto pierwszy przyłoi. Nadajcie to, natychmiast. Tokarski, pozwólcie do mnie. Co to ma znaczyć, Tokarski? Wiesz, prosili, to posłałem. A z kim uzgadnialiście? A sam pan mówił, że należy się przypominać prasie. Wiersz o Poznaniu? Ale ja to napisałem dawno. Co znaczy liście z plamami krwi? W okowach skute miasto, wy ze mnie nie róbcie durnia, Tokarski. Metafora. W jesieni bywają czerwone liście, a w zimie lód skuwa wodę. Pan ambasador słyszał, w Poznaniu płynie rzeka Warta. No, wy się... Byli gracie, Tokarski. A wiecie kto? No nie poinformował o waszych wybrykach? Ambasador, z którym się przyjaźnię. Mnie gratulował, że mam urzędników, co potrafią pisać wiersze. A nie pozwolę robić siebie durnia. Może on po prostu znał się na poezji. O? Skąd? Możecie być sobie wielkim poetą, ale w kraju. Tu jesteście na służbie. Moim urzędnikiem. Nie będziecie na własną rękę prowadzili gierek politycznych. Do tego mnie tu postawiono. No co się tak patrzycie? Zrozumieliście, czego od was żądam? Chciałem pana lojalnie uprzedzić, że ukaże się jeszcze jeden mój wiersz w bengalskim miesięczniku z moim życiorysem i bibliografią. Macie w tej chwili wycofać ten wiersz. Boję się, że zrobi to jeszcze gorsze wrażenie. A o czym jest ten drugi wiersz? O miłości. Do kobiety? Trafił pan. Na przyszłość zaczniecie od tego biurka. Chcę widzieć każdy papierek, który wysyłacie do indyjskich redakcji. A teraz znikajcie mi z oczu. Ja już was nie trawię, Tokarski. Śpi. Spróbuj zasnąć. Ja przepraszam, nie chciałem przeszkadzać i słucham, czy maszyna nie stuka. Chodźcie, chodźcie. A co to?
Chciałem zapytać, czy pan radca odebrał list? Jaki list? No bo w starych gazetach, które stąd sprzątnąłem, był list pana rękopisany. No widzi mi się, że pan radca pisał, przykrył gazetę i potem zapomniał. No więc niosłem go tutaj, żeby pan oddać, ale spotkał mnie sekretarz i powiedział, że sam odda mnie. Wysłał do magazynu. A byście czytali ten list? No akurat to było osobno, panie radco, czytałem. Taki list, co lepiej, żeby go akt nie trafił. Sekretarz Frydunowicz jest u siebie, panie radco. Oddaj list. Siadaj, dzieci się śpieszą. Dawaj list! Chciałem ci zwrócić osobiście. Czekaj, gdzie lecisz? Byłeś może w kinie? Splendid Palace dają kronikę z Gomułką i kawałek z Budapesztu. Może byśmy poszli o 8:00. Nie wiem, czy będę miał czas. No tak. A ja mam coś dla ciebie. 1000. Uczciwie zarobiony. Prowizja od firmy za skrzynki whisky sprowadzone na twoje zaświadczenie. Nie myślisz chyba, że jestem Judaszem tak rzetelnym, że się dzielę srebrnikami ze swoją ofiarą. O liście nikomu nic nie mówiłem, twoja prywatna sprawa. Dziękuję, skoro obciążyłeś moje konto tym zamówieniem, które mi się należy. Pierwszy interes, jaki robię, dzięki tobie. Gdybyś nie był taki narwany, moglibyśmy się rozejrzeć za czymś jeszcze. Nie jestem człowiekiem interesu. A ja nie jestem twoim wrogiem. Chętnie bym ci pomógł, gdybyś się zdecydował na to. Na co? Na nic. Ty mi tak nie ufasz. Nie ma o czym mówić. Dwa tysiące pięćset lat minęło od śmierci Buddy. Niezwykle uroczyście obchodziły Indie tę rocznicę. Do świętego miasta Bodh Gaya, związanego z życiem Buddy, przybyły delegacje mnichów i kapłanów buddyjskich z Burmy, Ceylonu, Kambodży, Japonii i Tybetu. Widownią tragicznych wydarzeń stały się Węgry. Wielka manifestacja studentów w stolicy kraju, Budapeszcie, przekształciła się w rozruch uliczny. Gwałtowny wybuch tłumionego przez lata gniewu. Doszło do samosądów, doraźnych egzekucji, palenia sztandarów i demolowania gmachów publicznych. Rozbrajano żołnierzy i milicjantów. Znoszono barykady. Zburzony tłum zaatakował radiostację i zdobył magazyn broni. Krwawe walki ogarnęły cały Budapeszt. Na opustoszałych ulicach hula śmierć i zniszczenie. Usunięty został ze swego stanowiska sekretarz partii Erne Göre i premier Andreas Hegedűs. Na czele rządu stanął Imre Nagy, rzecznik postulowanych przez demonstrantów zmian. Nie przyniosło to spodziewanego uspokojenia. Niekończące się apele i deklaracje polityczne nie załatwiły niczego. Uzbrojone oddziały odmawiają złożenia broni. Walki trwają. Do miasta wkroczyły czołgi. Węgry znalazły się w centrum zainteresowania wszystkich krajów Europy i świata. Setki zabitych i rannych, tysiące niewinnych ofiar pozbawionych dachu nad głową, to tragiczny bilans październikowych wydarzeń w Budapeszcie. W Warszawie wielotysięczne tłumy manifestowały na cześć nowo powołanego pierwszego sekretarza partii Władysława Gomułki. Na centralnym placu stolicy odbył się wielki wiec, który zakończył trwające od dłuższego czasu napięcie społeczno-polityczne. W ciągu ubiegłych lat nagromadziło się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu, przeniknięte duchem wolności człowieka i poszanowania praw obywatela, w praktyce ulegały głębokim wypaczeniom. Wierzę, towarzysze i obywatele, głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie w przeszłość. Jedna z masowych imprez propagandowych organizowanej w Japonii na rzecz regularnego czyszczenia zębów. 40 tysięcy dzieci szkolnych bierze udział w tym pokazie. Spójrzcie, jacy będziecie silni, jeśli będziecie czyścili zęby. Oto tytuł wesołych zapasów chłopców z zawodowymi siłaczami.
Żałuję, że musiałaś na to patrzeć. Nie. Przynajmniej zrozumiałam cały tragizm. Nic nie zrozumiałaś. Ty nie możesz tego zrozumieć. Wyście nigdy nie byli zagrożeni. Tylko człowiek, który się dusi pieczyń, jest otwarte okno. Jan, po czyjej ty jesteś stronie? Nie wiem. Nie wiem. W ogóle za mało wiem, jak jest naprawdę w kraju. Margit? Ja śmierć zapomniałem. Mam coś bardzo pilnego do załatwienia. Wrócę za pół godziny, przepraszam cię. Proszę panie, dyner jest gotowy. Czy podać teraz, czy może jak pan przyjdzie? A może przygotować stół? Nie, dziękuję, nie jestem głodna. Wielka manifestacja studentów w stolicy kraju Budapeszcie przekształciła się w rozruchy uliczne, w gwałtowny wybuch tłumionego przez lata gniewu. Doszło do samosądów, doraźnych egzekucji, palenia sztandarów i demolowania gmachów publicznych. Rozbrajano żołnierzy i milicjantów. Wznoszono barykady. Nie wracaj tam. Ja wierzę w twój talent. Czy oni pozwolą ci teraz szczerze pisać? Czy w waszej literaturze nie było takich poetów, którzy by poszli na wygnanie, a wracali w sławie? Byli. No widzisz. Myślisz, że nie wiem, co się u was działo? Przeczytałam wszystko, co wyszło po angielsku o krajach za żelazną kurtyną. Pewnie powiesz, wszystko propaganda i oszczerstwa. A jaka propaganda każe ci zapomnieć o ciemnych sprawach, które dotąd ukrywa Wielka Brytania? Niech ci opowiedzą indusi o tkaczach, którym ucinano palce, o wymordowaniu rodziny ostatniego Mogoła. Tu, w Redforcie, major lansierów królowej wystrzelał nawet małe dzieci. I za to został parem Anglii. Nie, nie myśl o mnie źle. Chciałam po prostu ci pomóc, nic więcej. Ja jestem jak trędowaty. Dla co najmniej jednej trzeciej ludzkości. Ponieważ jestem stamtąd. Od czerwonych. Nie powinno być między nami tej rozmowy. Ja nie powinnam. Powinnaś. I tak za długo już trwa. Ty liczysz na mnie, ja sam nie wiem na co, pewnie na przypadek. A teraz oboje powinniśmy, i ty, i ja. Nie, nie mów. Nie teraz. Przecież nic nie jest jeszcze przesądzone. Śpi. To ostatnie tygodnie znać po tobie. Śpi. Nie mogę. To myśl o czymś innym. Czymś, co było, albo co będzie. Myślę o tobie. Na to będziesz miał jeszcze dużo czasu. Kiedy już nie będę przy tobie. No co z wami, Tokarski? Oczy podkrążone, jakbyście z baby nie złazili. No i ta pobudliwość. Wszystkich się czepiacie. Trzeba nerwy trzymać w garści, tropik żera. No, siadajcie, Tokarski. Wiecie, co ja bym wam doradził? Żebyście wzięli tydzień, dwa urlopu. Wypoczynek wam dobrze zrobi. No, dziękuję, panie ambasadorze. Może kolegom będzie przykro. A, Fedunowicz was z powodzenia zastąpi. O, szkalują uczciwych towarzyszy. Psy na nich wieszają. A cała ich wina, że chcieli socjalizmu, a naród nie nadążał. A wy? Po czyjej stronie jesteście, Tokarski? Panie ambasadorze.
Wiem, wiem. Odwilż wam się podoba. Zmiany. Wielka mi zmiana. Jakby czapkę przewdział, a głowa została ta sama. Wy pewnie uważacie za oportunistę, że ślinie palec i patrzę, z której strony wiatr wieje. Życie mnie tego nauczyło. Złoty środek jest najlepszy. No, to uzgodnijcie terminy z Fedunowiczem i... A dokąd chcecie jechać? Jeżeli już, to gdzieś na południe, nad morze. Bombaj, Kalkuta? Nie, może jeszcze dalej. Jest taki mały port. Kocin. Mały, ale ważny. Zawadzają o niego wszystkie linie z Włoch, z Anglii, przez Malaję, jeszcze dalej. Do Australii. Myślę. A wiesz, że dzisiaj mamy Wigilię? Liczysz dni? Nie, tylko z zarządu hotelu przysłali mi menu na uroczysty dinner. Oczywiście u nas to bym sobie wybrał barszcz i kapustę z grzybami. To takie danie wigilijne, ale tutaj to nie ma o czym mówić. Popatrzcie, popatrzcie, widzisz? Jakiś czciciel morza albo co? To żebrak. Podobny do mnie chce zwrócić na siebie uwagę. A co ty tak mówisz, a po co? Wszystko, co mam, to jest twoje. Oprócz ciebie samego. Margit. Nie mów tak. Kochana. Nie mów tak. Proszę cię. Życzę ci, żebyś następne święta spędziła w Australii. Ale razem. Powtórz, bo to strasznie ważne. Wiesz o tym doskonale. Ale powtórz. Dałbym wszystko za to, żebyś była szczęśliwa. Hello, Miss Ward. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Zostawy, bo się nie odczepią od nas. Okropne brukwy. Bronią się przed starością. Ufają już tylko pieniądzom. A? Wywracają oczami do każdego młodego indusa. Wiedzą, że wszystko można kupić. Każdy jakoś kupuje sobie miłość. Ja też. Margit, przecież ty jesteś mądra. Mądra? To dla ciebie znaczy, że nic nie czuję? Jem, piję. Śpię z tobą, ale ja tonę, Jan, zrozum mnie, ja tonę. Rozumiem. Nie. Gdybyś rozumiał, nie zostawiałbyś mnie w niepewności. Przecież to ja przywlokłam cię na sam kraniec Indii. I dalej już nie mam siły. Zdecyduj się na jeden krok. Sahib, chaprasi, post office aa raha hai. Przepraszam. Thank you.
Pojedziesz? Jeszcze jestem urzędnikiem ambasady. Mógłbyś teraz powiedzieć jedno słowo, żegnam. Mam tu na ciebie czekać? A może wolałbyś, żebym pojechała z tobą? Wolałbym. Odprowadzę cię do końca. Jak to? A jeżeli chcą cię odesłać do Polski? To jedźmy razem. Jedźmy razem. Co to wszystko znaczy? Powiedziano nam, że pan wjeżdża. Kto powiedział? Kto powiedział? Pan Fedunowicz był tutaj. Zabrał całą pocztę. Jaką pocztę? Te listy, które do pana przyszły. Pan ambasador mu kazał. Myśmy nie dostali za ten miesiąc pieniędzy. Byliśmy zawsze panu szczerze oddani. Czasem może jakiś nie tak, ale byliśmy zawsze uczciwi. A teraz co z nami będzie? A ten nowy, który przyjedzie, czy może weźmie nas? Pan Fedunowicz powiedział, że niedługo przyleci. Zapłacę wam za 2 miesiące. Za godzinę ma być porządek tak w domu. Jest. Chyba się nie martwisz. Muszę się zobaczyć z ambasadorem. No Jan, przecież oni zrobili ci przysługę. Zdecydowali za ciebie. Słyszysz? Tak, tak. Pojadę do ambasady. No jedź, trzymaj się. Ambasada? To ty, Jan? Wróciłeś? Połącz mnie ze starym. Pół godziny temu wyjechał na lunch do rezydencji. Pustki, nie ma nikogo. A co jest? Poza moim odwołaniem. Nie masz prawa mnie oskarżać. Nic nie wiesz. Jan, czy ty wracasz? No co, zjawiliście się, Tokarski. Jest dla was niespodzianka. Przyszło odwołanie. Tak jak chcieliście, ambasadorze. Tak. Tak jak chciałem. Wracacie? A wy kiedy dostaniecie odwołanie? Wrócicie? Nie grajcie, Tokarski. Mam was w ręku.
Wiem, z kim byliście nad morzem. Co to was obchodzi? Nie wam przytrę rogów. Wystarczy protokół z naszego zebrania podczas waszej nieobecności. Wystarczą wypowiedzi towarzyszy. Są też towarzysze, którzy pamiętają wasze zasługi. Ja siedziałem. Wy mi tego nie odbierzecie. Tylko, że tych waszych zasług wzrosło. Chcecie wiedzieć, co wam zarzucają towarzysze? Po pierwsze, kiepska praca. Mam tylko babę w głowie. Po drugie, popadliście w zażyłość z kapitalistami. Planowaliście ucieczkę. To są gołosłowne zarzuty. Gołosłowne zarzuty? A mnie? Podstawialiście śmierdzące kontakty. Mnie osobiście. A wasza podejrzana ciekawość. Co robiliście w pokoju szyfranta? Chciałem przeczytać komunikat KC. To trzeba się było do mnie zwrócić. A kto mi rozpijał personel? Woźnemu daliście whisky. Całą butelkę. Czy to już wszystko? A wam nie wystarczy? No co wy byście zrobili na moim miejscu? Bo ja tylko poprosiłem o wasze odwołanie. Słusznie. Tego wam nie policzą za słabość. Człowieku. Po co ci było za mną chodzić? Węszyć, kopać. Lubię wiedzieć. Ale po co? Ja tu zostanę. Mnie nie można ruszyć. Mnie krytykować, to podważać partię. Nie chcę was topić. Jedźcie do domu, do Australii, gdzie chcecie, do samego diabła. Bylibym was tu nie oglądał. Napijcie się. To znaczy, mam nie wracać do pracy? Tak, tak będzie lepiej. A moje listy? Są w kasie pancernej. Powiedzcie szyfrantowi, żeby wam wydał. Dziękuję, ambasadorze. O! To pan jest, panie radco. No ja mówiłem, że głowę dam sobie uciąć, że pan wróci. Ale pan nagadał. No co miałem robić, jak oni tak na pana naskakiwali? To powiedziałem tylko, że nikt nigdy kieliszeczka marnego nie postawi, tylko pana. Oni to zaraz na odwyrtkę i zrobili z tego zarzut. A chciałem pana bronić. Uwierzy mi pan, nie? Nie ma o czym mówić. Szyfrant jest u siebie? Jest u siebie i pani sekretarka też. Gniewasz się? Jan, błagam cię, zrozum. Ambasador miał całkiem pewną wiadomość, że odpłynąłeś z tą Australijką z Kocinu. Słuchaj, ja dzwoniłam do ciebie nad morze, powiedzieli, że nie ma takiego. Powiedzieli mi, słyszysz? Spokój się. Powiedz, kochasz ją? To co z wami teraz będzie? Przyszedłem po swoje listy. Odwołali mnie dyscyplinarnie? Nie, na własną prośbę. Jakie dostałem, takie zwracam. Co to znaczy? Żeby sfotografować. Pan też czytał te listy? No, siedzę, wyczekuję. Miałem przekazać kurierom. W porę pan wycofuje. Mój drogi, doszła mi wiadomość, że pożegnałeś ambasadę. Podobno się żenisz. Jeżeli mógłbym ci w czymś pomóc, pamiętaj, możesz na mnie liczyć. Nie wracasz do Polski. Zdrowy rozsądek zwyciężył. Pochwalam decyzję. Bierz ze mnie przykład. Straciłem ojczyznę, zyskałem cały świat. Ściskam, Maurice. Kiedy pan jedzie? Nie wiem. Może polecicie razem z ambasadorem. Godzinę temu przyszła szyfrówka, został odwołany. Wie o tym? Nie, na razie my dwaj. Zabawne, co? Kiedy mu powiedz? Nocą, lepsze wrażenie. Nie będzie mógł spać do samego rana. On mnie tu tyle nocy trzymał, jak psa na uwięzi. Maszynę się lepiej traktuje. No to teraz ja mu wyrwę poduszeczkę spod głowy i już dzisiaj nie zaśnie. Jak go od cycka odsadzą, zobaczy pan, że zaraz zacznie pluć na Polskę i socjalizmu zbrzydnie. Niech pan z nim leci i za kark odstawi, żeby mu gębę wytarli w tym, co narobił.
wujku, jak to dobrze, że wróciłeś. Wszyscy mnie odpędzają, że jestem mały. Wcale nie jesteś mały. Wujku, czy to prawda, że uciekniesz? Skąd wiesz? Wujku, zabierz mnie ze sobą. Tata cię nie puści. To dla ciebie, tylko nie otwieraj, bo ucieknie. Co to jest? Cykada. Złapałem na lusterko. Słyszysz, jak dzwoni? Ona się ze mną żegna. Fajny z ciebie, chłopak. Dostałeś odwołanie? Tak. Chcą, żebym jak najszybciej wracał. To dobrze. Pojadę z tobą. Nie, nie możesz. Mogę. Dawno o tym myślałam. Przecież mnie tam nie zjedzą. Chyba, że nie chcesz. Nie chcę. To gdzie mam czekać? Nie czekaj. Ty mnie nigdy nie kochałeś. Wolałabym, żebyś mnie zabił. Załowałem taksówkę dla pani. Ci zrobiłem źle? Mam podawać dyner na stole? Nie. Potem też nie. Zostaw mnie. Czempet, słucham. Proszę sprawdzić, co się dzieje w pokoju panny Ward. Telefon nie odpowiada. Panna Ward wyjechała na lotnisko. Jak to? Przed chwilą z nią rozmawiałem. Wyszła w tej chwili. Ma samolot o 5:40. Do something, we'll embody it.
Passengers traveling on Air India's flight AI-427 to Colombo kindly proceed for immigration and customs formalities. जो यात्री एयर इंडिया की उड़ान AI-427 से कोलंबो जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि वे अपने पासपोर्ट तथा कस्टम्स की जांच के लिए प्रस्थान करें. पैसेंजर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड फॉर बोर्डिंग. एयर इंडिया की उड़ान AI-128 अब सिडनी जाने के लिए तैयार है. यात्रियों से निवेदन है कि वे विमान की ओर प्रस्थान करें. Thank you.